Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Strat i dzisiaj widzimy się w kontynuacji Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Także co, chyba bez zbędnego przedłużenia, lecimy dalej. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy poprzedni odcinek. Tutaj wszystko płonie, wszystko wybucha. I co, chyba naszym celem tutaj teraz jest ucieknięcie z tego płonącego budynku i nie możemy dać się spalić. To niezbyt przyjemne by było, tak, coś zakładam. Dobra, strzelmy sobie w to może na dobry początek. Bo coś czuję, że to by się mogło źle skończyć, jakby tam podeszło jakiś przeciwnik, by to rozwalił. Czy to już oba wybuchnęły? Dobra. Tutaj jeszcze jedna jest. I... czy ona spadła tam? Ale lamus, co on tutaj zrobił w ogóle? Czy on trafił w jakiś... Zabił się. On chyba trafił w jakiś materiał wybuchowy. Jezus Maria. Dzban. Dostałeś kulkę w łeb. Tak, dla proformy. W razie, gdyby tylko zemdlał, no to tutaj nie będziemy ryzykować. Dobra, elektryczność tam zaszalała. No ale cóż, lecimy dalej. O, otwarta przestrzeń. Pytanie. Zapiszę to sobie. Gdzie jest moje F5? O, tu. Tam coś poleciało. Tutaj idziemy. Dzbany kolejne rzeczy tutaj rozwalają i sami siebie zabijają. Także dobrze. Ja nie muszę przynajmniej tego robić. Rozwalę sobie to. Tak dla pewności. Skoro idziemy do tego, to wolałabym obok tego nie stać, jak tutaj mają być przeciwnicy. No ale szczerze mówiąc, to wątpię, żeby tutaj ich jakoś mega dużo było. Oni raczej by chcieli się sami ewakuować też. I nie dać się spalić. Myślę, że taki pierwotny instynkt też im by się odpalił. Co gdzieś tutaj, to... F5 i lecimy dalej przed siebie. Coś nam się tutaj wali na głowę, także pospieszmy się może. Oczywiście tutaj wszystko było zamierzone, to nie jest tak, że zaczęłam panikować i... O Jezu, coś mi na głowę leci. Dobra, ile on tych ciosów może przyjąć na klatę? Dużo bardzo. No ale lecimy dalej. Jezu, chciałam sobie zapisać, ale ja w sumie to nie jestem pewna, czy te rzeczy, które tutaj się zawalają, nie są w stanie mnie zabić. Dobra, zaryzykuję. Zaryzykuję, sobie zapiszę. Dobra. No popatrzmy, jak to pięknie wybuchnie. No i pięknie. Trzech albo czterech padło za jednym razem. Tutaj na wszelki wypadek to jeszcze rozwalimy. Dobrze, że ta misja nie zna czas, że nie mamy tutaj ograniczonego czasu, w którym musimy uciec z tego budynku, bo myślę, że wtedy to by mogło się troszeczkę gorzej skończyć dla nas. Bo by trzeba było to rushować, a nie tak powolutku sobie iść na spokojnie. Ups, chyba kogoś tam zabiłam. No jaka szkoda, że stał akurat przy materiałach wybuchowych. No ktoś tam jeszcze jest, ewidentnie ktoś tam do mnie jeszcze strzelał. No, chodźcie, pokaż tutaj, kolego. Może granacik? Nie, no to chyba go nie trafiło. Dobra. Tutaj dostaniesz po nóżkach. A tutaj jeszcze jeden jest. Dobra. I co, mamy to. Udało nam się tutaj zejść na niższy poziom. Także jesteśmy coraz bliżej naszego celu wydostania się z budynku. No tylko jestem ciekawa, czemu on w sumie po tym rusztowaniu tam nie próbował się jakoś wydostać na sam dół. No ale najwidoczniej no to przestrzyło jego logice. Czy tutaj coś mamy? No właśnie, ja zapominam o tym, żeby robić te skoki takie fajne, szalone. Chociaż w sumie raz spróbowałam, to mnie tam zabili z tego co pamiętam, albo jakoś dużo życia straciłam. Okej. Widzę, że ktoś tutaj płonie. Ojojoj, tędy nie, zdecydowanie tędy nie. Już tak myślałam, że te płomienie wyglądają... Dobra, to były materiały wybuchowe, także pospieszmy się może. Daj mi spokój, bo ja zaraz tutaj wybuchnę. Babo! Nie mamy czasu tutaj na rozmowy. O, trzeba było wejść po prostu, kaccenka się odpala. A,
Auć. Oj, to trochę się porobiło. Biedny Max, z takiej wysokości spadł, ale przynajmniej nic na niego nie leci. Okej, dobra. Podwójny wybór. I didn't know what Mona wanted. If it was the same thing I was after. To kill those who were trying to kill her. The bullet, real or imagined, lodged in her head, routing her synapses, driving her on. She had arrived to the site while I was inside the condemned building. I don't know what went on with her. Max, I'm at the site. Where are you? A condemned building at the edge of the site, headed upstairs. I'm at the wrong end. I'll try to get to the roof to get a view of the place. Later, I'm kinda in the middle of something. Be that way. No i tutaj mamy taki mały smaczek, bo właśnie sterujemy Moną. Tak, jak ktoś nie wiedział i się tego całkowicie nie spodziewał, no to jest duże zaskoczenie. Zapiszmy sobie grę może. Dobra, a ile ty masz broni? No dobra, no to polecimy sobie z tym chyba. No i będziemy tutaj ratować naszego przyjaciela Maxa. Tutaj nigdzie się nie dostaniemy. Czyli co? Chyba... Tam są jakieś skrzyneczki, także może do nich najpierw podejdę. Może uda mi się tutaj coś podnieść, albo znajdę jakieś apteczki. Nie, oczywiście, że nie ma. No ale my lecimy dalej przed siebie. Tutaj hopsniemy sobie i lecimy. Tutaj było słychać przeciwników. Dobra, panie kolego. Proszę tutaj na spokojnie się nie przejmować tym, że ja tutaj gdzieś... O! Dobra. Jeden strzał poszło. No dobra. Ale pytanie, czy ja chcę być na tym piętrze, czy ja może chcę na jeszcze wyższe się dostać? Okej, dobra, on gdzieś tutaj jest, także... Spowolnienie czasu. I piękny hedzik wchodzi. Dobra, musimy mieć tutaj oczy dookoła głowy. Bo w końcu nie chcemy dać się tutaj trafić. Tym ziomeczkom. Ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Dobrą broń mamy. Taką całkiem mocną. Dobra. A gdyby tak... Mona? Ups, niespodzianka, proszę pana. Tego to pan się nie spodziewał, że dostanie pan wybuch na twarz, co? Dzbanie jeden. Dobra. My lecimy na górę. Byle tylko tutaj nie spaść. What the hell? Dobra. Skąd on do mnie tutaj strzelał? Ze strzelbuni jakiś do mnie strzela. A tu też jeszcze jeden jest. Ups. No tego to się nie spodziewałam troszeczkę, no ale idzie nam chyba całkiem dobrze. Dopiero jedne środki przeciwbólowe zużyliśmy, także mogło być gorzej. W porównaniu do poprzedniego odcinka... W porównaniu do poprzedniego odcinka to całkiem dobrze mi tutaj idzie. No dawaj, Mona, Mona. No nie, no nie przybliżaj sobie tego. Chciałam, żebyś po prostu przeładowała. Jezus Maria, przepraszam bardzo. I dziękuję wszystkim, którzy powiedzieli na zdrowie. Dokąd ja idę teraz? Gdzie jestem w ogóle? W którym miejscu się znajduję? Czy to jest wyjście, którego szukaliśmy, czy nie? Dobra, dostaniesz w łapę, dostaniesz w głowę, albo w korpusik. Ojojoj, na bliski dysk. Coward! Coward, to ty jesteś. Łooo! Dobra, naładujmy to sobie. No i tutaj taki ukryty jesteś. Dobra, piękne slow motion przeładowania. No nie jest też tak źle. Całkiem tutaj dużo życia mamy. Dużo apteczek też. Jezus Maria, a mi się ciągle mylą te klawisze. Nie wiem, o co chodzi. Już nie wiem, co powinnam szczerze powiem zrobić, żeby zapamiętać. Nie jest tego jakoś mega dużo, ale no... Jakoś moje ręce tego nie pojmują. Zbytnio skomplikowane to się wydaje dla mnie. Może dlatego, że kilka gierek równocześnie tutaj przechodzę, to może być w sumie to. Ale w sumie nie przechodzę żadnej strzelanki, a tutaj raczej
takie dość, no dość proste sterowanie jest co do tego strzelania. Czemu on do mnie nie strzelał, to ja nie mam pojęcia. Ale co, myślał, że ja go nie widzę, czy o co mu chodziło? Dobra. Jeszcze jeden tam biegł. No chodź tutaj, przyjacielu. O! Dobra. Wyjdźmy z tego trybu. Zjedliśmy sobie... Zjedliśmy sobie środki przeciwbólowe. Nie wiem, ile razy je zjadłam. Bo nagle mam ich tylko jedne. Jedno opakowanie. Wydawało mi się, że miałam tego zdecydowanie więcej. No ale cóż. Zapiszemy sobie grę po prostu. Może nie będziemy się tym zbytnio przejmować. Będę się po prostu teraz starała od tego momentu uważniej grać. Dobra. Hedzik wszedł. Przeładujmy sobie broń. No i co? Chyba będziemy jak go wywaliło w ogóle. Leci do przodu. Kurde, no ale no niepokoi mnie to trochę, że nie podnosimy żadnych apteczek. Dawaj tą głowę. Gdzie ty ją masz, przyjacielu? W ucho dostaniesz. No ty też raczej się już nie ukryjesz, bo już nie żyjesz. O ty! O ty, przyjacielu. No i po co było się tak chować? Po co było się w ogóle wychylać? Hej, dędem w ścianie tutaj sobie wisi ciągle. No dobrze, no cóż. Nie będziemy tutaj narzekać, że on tam jest. Ważne, że jest martwy. Gorzej jakby żywy utknął i nas ciągle tutaj dojeżdżał. Dobra. Rozwalmy sobie to może przy okazji. Ojojoj, to był zdecydowanie błąd, żeby tak tutaj wlecieć, także wycofajmy się trochę. Zjedzmy nasze ostatnie... Łooo! Od tyłu mnie tutaj wziąłeś? Niedobrze, niedobrze! A, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? Skąd oni szli? Czy oni szli stąd, czy oni nie tak po prostu tutaj chcieli zajść stąd? Nie wiem. Mam nadzieję, że się zaraz dowiem. Ojojoj, ale by się przydały jakieś tutaj są środki przeciwbólowe. Dobra. Także podbiegnijmy sobie tutaj na spokojnie. What the hell się dzieje tutaj? Z każdej strony mnie atakują. Bardzo nie fair grają. No to cóż, my chyba też zaczniemy grać nie fair. Nie no, my w sumie zawsze gramy fair, bo nie umiem grać tutaj nie fair. Ja prawie co sobie nie daję rady z tym strzelaniem takim podstawowym, a co dopiero jakbym to jakieś haksy miała stosować. Ale zapiszę sobie grę po takiej akcji, by wypadało. No i co teraz? A, swędzi mnie nos. Ach, dobra. Już wszystko pod kontrolą. Nie wiem, czemu spowolniłam czas. W sumie mogłam to zrobić normalnie. Tam na dół się nie dostaniemy. Tutaj na razie też nikogo nie widzę. Z prawej strony zezywa, ja nikt nam tutaj nie będzie mógł przyjść. Także lecimy przed siebie. Z tych rzeczy chyba też nam raczej nikt nie wyjdzie. Z góry też nie. No tak. Czy mi się broń zmieniła? Dobra, to poczekamy sobie, jak to się troszeczkę naładuje i spróbuję tutaj tak zaskoczenia wziąć. Chyba, że oni tutaj przyjdą nagle. Skupiały? No na pewno zaraz będziecie zgupiali, jak ja wyskoczę i was zabiję. Nawet nie będziecie się spodziewali, skąd te strzały i będą szły. Co jest dziwne? Dobra. O, wejdźmy w drzwi z powrotem. Czy on nie umarł? Gdzie on tam jest? Dobra. No tutaj był jeszcze jeden, widziałam go. Ale się chyba skitrał gdzieś. Dobra, no to poczekamy sobie na nich tutaj ładnie. Oni pięknie tutaj do nas przychodzą sami. Także no, mało inteligentnie.
Czy to był granat? Czy to był mój magazynek, który wyleciał? No, poczekajmy chwilę. Nie, to chyba był magazynek, który wyleciał z mojej broni, jak przeładowywałam. Nie wiem, czemu pobiegłam tutaj. To nie miało najmniejszego sensu. No ale cóż, skoro tak postanowiłam, chyba się udało, także zapiszę sobie. Co prawda nie mamy tutaj apteczek. Nie mamy apteczek, także będziemy musieli grać na YOLO teraz. No, ale może gdzieś znajdziemy jakieś ukryte... Nie, nie, gro, nic mi takiego nie dasz. Daj! Skąd ty do mnie tutaj strzelałeś? Ja nie widzę cię, halo, proszę pana. Daj, daj, daj. Co, chyba po drugiej stronie był, tak, czy nie? O! Okej, dobra, tutaj się skitrał. No, ale no... Co mu wyszło po tym kitraniu, jak dostał kilka strzałów z bliska na twarz i się skończyła dla niego zabawa tutaj? A my co, w dół będziemy lecieć? Chyba... tak? Kolejny rozdział. O, to już znamy z wersji od Maxa. Już słyszeliśmy dokładnie tą samą rozmowę, czyli troszeczkę się w czasie się cofnęliśmy. O, ty tutaj jesteś! Jezus Maria, no dobra! Nie, 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 to się źle skończy, jak będę tutaj przy tej beczce wybuchowej. Chciałam sobie grę zapisać, ale teraz to chyba nie ma mniejszego sensu, jak mi tyle życia zabrali. Skoro tutaj był taki jakby... punkt czytywania gry, to myślę, że od tego samego momentu się odrodzę, a nie od tego przed tą cutscenką. Także w najgorszym wypadku, no to daleko nie będziemy mieli do przejścia. No, wolałabym z takim stanem życia, no, nie zapisywać sobie tutaj tego. Jedna apteczka by wystarczyła, żeby tutaj już poprawić swoją sytuację, no, ale nasz... Niestety gra mi tutaj nie daje takich możliwości, nie rozpieszcza mnie zbytnio. Przy tych beczkach, no, to tak niebezpiecznie tutaj lawirować, no, ale cóż. Trzeba sprawdzić każdy kąt, czy w każdym miejscu mogli w sumie schować tą apteczkę. Tutaj na dół chyba raczej nie będziemy chcieli skakać. Nie, to nie wygląda na miejsce, w którym chcielibyśmy być teraz, w tym momencie. Także lecimy dalej. O, Jezu! Dobra. Max, what's going on? The building's blowing up. That's what's going on. Max, damn you. Jezus Maria. Czemu on przez drzwi strzelił? Tego to ja nie rozumiem. Przecież to było zdradzenie swojej pozycji na tak najwyższym poziomie, że bardziej się nie dało tego zdradzić. No ale cóż. Zapiszmy sobie. I lecimy dalej. Wchodzimy tutaj. Jestem ciekawa, czy uda nam się w dzisiejszym odcinku tutaj do Maxa Nie zauważyłam tych u góry na samym początku. Prawie całe życie mi tutaj zjechali. Ile mi to zjedzie? Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Dwóch jeszcze tam jest. Dobra. Nie, nie, nie. Nie przeżyjemy tego. Nie ma szans. Nie ma najmniejszych szans, że to przeżyjemy. Dobra. Ilu ich tam jeszcze zostało? Jeden. Jeszcze. Ej! Jak to mnie trafiło? Przecież byłam za drzwiami. Byłam za drzwiami. Ten ostatni strzał, który we mnie wszedł, był nie fair. No sami widzieliście, że byłam schowana za drzwiami, a mi życie poleciało. Tam jeszcze na dole chyba ktoś stoi za tymi beczuszkami. Farb? Albo nie. Dobra, no. Na pewno tutaj wszystko podniosłam. No podniosłam wszystko. No więcej tej życia nie mam. Ojojojojoj. Jest niebezpiecznie, powiem wam. Ale cóż, chyba... Lecimy, nie mamy innego wyjścia zbytnio. Na spokojnie, tutaj. Jest, jedno. Jedne środki przeciwbólowe. Tutaj możemy do góry wejść, albo do tych drzwi możemy wejść. Czy one są zamknięte? Nie. Max? Max, what's happening? No Max nam tutaj... Środki przeciwbólowe. Max nam nie odpowiada. No bo już wiemy z poprzedniego odcinka, no, wybuł go tam troszeczkę, pokieroszował i próbował się na własną rękę wydostać z tego budynku płonącego. Co się działo z tymi drzwiami? Czemu one się w ogóle zamykały co chwilę? Czemu nie mogły zostać otwarte? Wow!
Ta druga beczka też oberwała tutaj od mojego strzału. Tutaj sprawdzam sobie każdy kąt. No, w poszukiwa. Max? To był Max. No to jest Max. To jest nasz przyjaciel Max. Throw the rules out the window. Odds are you'll go that way too. Max? Max! This hadn't been my first fall in the night. Still, just a prelude to the real deal. Still, a long way to the bottom. There! Come on! Max, company. Mona, you have to take them out. Buy me time. Czyli co, teraz będziemy się bać snajpera? Ojojojojoj, zapiszmy to sobie. Ej, my tutaj mamy też życie Maxa teraz. Dobra, to ja muszę się spieszyć chyba, co? Ninja tutaj. A nie trafiam. Przeładuj. Gdzie oni są? Max? Dobra. Ojej, niepotrzebnie podniosłam to ostatnie. To ostatnie te niepotrzebnie zjadłam. Nie to chciałam zrobić w sumie. I jeszcze tego trzeba tutaj zdjąć, który leci. Czemu ten nie padł? Dostał tyle kulek. No ginże! Dobra, Max. Max, żeż no! Kurde! Kurde, Max! Oj, to będzie ciężkie, coś wam powiem. Dobra, ale no to co, lecimy. Tego pana tutaj zabiliśmy. Dobra. Teraz już wiem przynajmniej, co mam tutaj robić. Dobra, to teraz tutaj na po... No! Nie dam tutaj w ogóle podejść do Maxa. Przeładujmy sobie broń. Tutaj leci jeszcze jeden. Możesz gin! Ile muszę w ciebie strzałów pakować, żeby zginął w końcu? Dobra, jeden padł. Drugi padł. Tutaj idzie trzeci z jakąś lepszą bronią. Dobra, przesuńmy się tutaj może. Ten tutaj padł. Tutaj Max. Dobra, jeszcze tutaj jeden leci. Dobra, udało się. Mamy tutaj przejście do Maxa. Ojojoj. Dobra. Mona. Bez paniki. Dobra. Pakujmy w niego cały magazynek, a co tam? On jeszcze żyje! No. Max, can't get a good shot from here. I'll have to backtrack through the building to get a better view. It's not like I'm in a hurry. Do you want us to crack jokes about it? Or do you want me to go? Go. Thought so. Czyli co, my uciekamy stąd, tak? Dobrze zrozumiałam. Ja przyłączę sobie może broń. I was in trouble. I could only hope that Mona would find an opening with a view down to the yard to take the commandos out in time. Gdzieś do góry będziemy lecieć, czy co? Czy tutaj w ogóle nie powinnam się cofać teraz? I robię jakieś największe głupstwo teraz w mojej karierze tutaj, w Maxie. No ale tutaj muzyczka głośno mi się podkręciła. Nie zapisałam sobie tego! Czy ja mam iść tutaj do Maxa, czy nie? Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę.
Dobra, moi drodzy, udało mi się przejść tutaj ten sam fragmencik i udało mi się zapisać grę. Tym razem pamiętam o tym, żeby zapisać sobie gierę. Mona would find an opening with a view down to the yard to take the commandos out in time. Nie, to jeszcze nie tutaj było, dobra. To kolejne przejście tutaj. Dobra, ale go wyrzuciło tam. Czy tutaj będą jakieś nie? No oczywiście, że ich tutaj nie będzie. No, my lecimy dalej. Dobra, przełączmy na moją broń. Dobra, tutaj jeden padł. Gdzie są kolejni? Suddenly, for the first time in I don't know how long, I realized I didn't wish to be dead. Dobra, ten tutaj sobie gdzieś skacze. Wow, ale mi tutaj strzał gdzieś blisko głowy przeleciał. Dobra, ruszajmy się, ruszajmy się. He? Skąd on tutaj strzela? Przy rusztowaniu gdzieś niby jest. To może ja po prostu dalej pójdę, co? Bo nie wiem dokładnie skąd on strzela. I was running out of time. I kept my eyes on the scaffolding, hoping to see Mona there. No tak, skończyły mi się naboje. Ech. Good shot from here. I'll have to backtrack through the building to get a better view. Dobra, lecimy. Tutaj ktoś był przed chwilą. Ktoś mi tutaj pięknie przebiegł. Dobra. No go się ładnie tutaj pozbędziemy. Ale przyłączyć sobie może broń na moje ingramy. No nie chcę tutaj stracić tego. Zapiszę sobie. Nie. Nie chcę tego wczytywać, chcę to zapisać. Jezus Maria. Dobra. Dobra, udało mi się tego zabić. Tak szybko tutaj sobie sprawdzimy wszystko, czy niczego nie pomijam. Tam coś wybucha. Tu mamy pistolecik, także weźmiemy sobie naboje, skorzystając z tej chwili krótkiej. A tu... Nie! Mona, it's not me, but the guys are getting anxious. They're really looking forward to seeing you. I'm worth the wait. I'll be on that scaffolding in a sec. Jezus Maria, w ostatniej chwili chyba udało mi się te tutaj lekarstwa podnieść. No dobra, ale tutaj ktoś był. Dobra, na spokojnie. Jeden, dwa. Dobra. Chyba ktoś jeszcze tam był. Jezus Max, nie gorączkuj się, tak jak też tutaj nie mam kolorowo. Ja tutaj prawie ciągle umieram. Dobra, tutaj nikogo nie ma już. Jezus Mary, ale ta głośna muzyka się włącza. Zapiszmy to sobie tak na szybko. Mam nadzieję, że Max nagle mi tam nie umrze. Dobrze, Max, spokojnie. Hmm? Czy tutaj ktoś jeszcze do mnie strzela? Nie, dobra. Wolałam to sobie sprawdzić, żeby tutaj potem nie mieć niespodzianki, że nagle ktoś mnie zajdzie od tyłu. Skąd oni strzelają? Z góry, z dołu? Przyjaciele. Bramne. Dobra, ja nie wiem, o czym ty dokładnie do mnie mówisz. Okej, dobra. Widzę, że tutaj nam się coraz bardziej udaje zbliżyć do siebie. O, brawo, Max! Znalazł jakieś środki przeciwbólowe. Szkoda, że ja takich nie znajduję. Tak, znalazłeś drogę? Ja nie znalazłam. A, chyba, że mówisz o tym tutaj w dół. Ale cóż, moi drodzy, może w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie dać suba i lajka, żeby wesprzeć rozwój kanału. I co? Kolejne drogi Maxa i Mony zobaczymy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!